Dobry wieczór Państwu. Dziś powracamy do najgłośniejszej, wciąż niewyjaśnionej zbrodni politycznej PRL – zabójstwa księdza Popiełuszki. Dotarliśmy do dokumentów i relacji świadków, z których wynika, że wszystko, co do tej pory było wiadomo o zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce, poza miejscem i datą uprowadzenia, jest kłamstwem. Przez cały czas możecie Państwo przesyłać swoje komentarze SMS-em i e-mailami. Po raz pierwszy dyskusja w studio po zakończeniu emisji telewizyjnej będzie dalej transmitowana w internecie na www.itvp.pl. Program powstał przy współpracy Tygodnika Wprost. Gośćmi w programie są Zbigniew Wasserman, inicjator śledztwa w sprawie Związku Przestępczego w MSW, Andrzej Witkowski, prokurator IPN, który przez kilka lat miał zakneblowane usta zakazem wydanym przez profesora Witolda Kuleszę. Dzisiaj po raz pierwszy będzie mógł się wypowiedzieć. Profesor Mirosław Piotrowski, kierownik Katedry Historii Najnowszej KUL. I Wojciech Sumliński, współautor tego odcinka, dziennikarz Tygodnika Wprost. Proszę Państwa, czy możliwe jest to, że przez 22 lata od śmierci księdza Popiełuszki nie można było wyjaśnić, kto stał za skazanymi w procesie toruńskim? Czy wiecie Państwo, że generał Czesław Kiszczak nie został nigdy przesłuchany w związku z tą sprawą przez IPN? Obejrzyjmy felieton. Po nim zapraszam na dyskusję. Października 1984 roku został porwany przez trzech oficerów MSW. W okrutny sposób zamordowany i wrzucony do zalewu pod Włocławkiem. Do dziś nie wiadomo, czy za mordercami i ich bezpośrednim przełożonym z 4 Departamentu MSW stali wyżej usytuowani mocodawcy. Dlaczego tylko jest jeden prokurator? Dlaczego nie jest to grupa prokuratorów? Takie proste pytanie, dlaczego do tej sprawy, która naprawdę może odkryje inne zbrodnie komunistyczne lat 70. 80., nie zaangażowano większych środków prokuratorskich IPN-u? Uporządkujmy myślenie w tej sprawie. Decyzja o przeniesieniu śledztwa w sprawie sprawstwa kierowniczego zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki z oddziałowej komisji w Lublinie do oddziałowej komisji w Katowicach była moją decyzją. Pan uważa, że IPN i on robią wszystko i zrobili wszystko, żeby dojść prawdy. Prokurator oddziałowej komisji w Katowicach, który obecnie prowadzi to śledztwo, zbadał dogłębnie całą jego dokumentację. W obozach i więzieniach przebywa wiele tysięcy ludzi. Z środków masowego przekazu pada wiele słów nieprawdziwych, a sprawiedliwość ma olbrzymie braki. A dlaczego nie przesłuchano pana generała Kiszczaka, zadając mu proste pytania? Jaki interes miał w tym, żeby proces toruński był nieobiektywny? Zapewniam, że śledztwo w tej sprawie jest nadal kontynuowane. Ale czy przez tyle lat Kiszczaka przesłuchano? Ja mam pytanie bardzo proste. Czy Kiszczaka w świetle dokumentów, które już IPN posiada, przesłuchano czy nie przesłuchano? Czy zrobiono wszystko, żeby go nie przesłuchać? Prokurator oddziałowej komisji w Lublinie, prowadzący owo śledztwo, przed przekazaniem moją decyzją tego śledztwa do oddziałowej komisji w Katowicach, zaplanował, jak to napisał, przedstawienie zarzutów generałowi Czesławowi Kiszczakowi popełnienia przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, ale podkreślmy, już po dokonaniu zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki przez sprawców skazanych w procesie toruńskim. Zebrany jednak przez prokuratora z oddziałowej komisji w Lublinie materiał dowodowy nie uzasadniał przesłuchania generała Czesława Kiszczaka w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstw na szkodę wymiaru sprawiedliwości.
W aktach IPN-u znajduje się protokół z posiedzenia Biura Politycznego KCPZPR w dniu 27 listopada 1984 roku. Wówczas generał Czesław Kiszczak powiedział: zgromadzony jest już materiał dowodowy pozwalający na szczegółowe odtwarzanie okoliczności, jakie bezpośrednio towarzyszyły popełnieniu przestępstwa. I dalej stwierdził: obecnie istotne jest, aby możliwie szybko akt oskarżenia wraz z całością materiałów trafił do sądu. W dalszej dyskusji Czesław Kiszczak wyjaśnił zebranym sprawę śledztwa następująco. Materiały są już praktycznie wszystkie zebrane. Całe nieszczęście polega na tym, że nie możemy pisać aktu oskarżenia, przynajmniej oficjalnie, dlatego że oskarżeni nie mają obrońców. I dalej nadmienił: nam zależy z różnych względów, żeby to byli obrońcy, którzy by nie poszerzali spraw poza sam fakt uprowadzenia i zabójstwa, dlatego że, tak jak już meldowałem, oskarżeni są w posiadaniu bardzo ważnych tajemnic państwowych i służbowych, których ujawnienie przyniosłoby niepowetowane straty. I dlatego jesteśmy zainteresowani w odpowiednim doborze obrońców, którzy by nie rozpowszechniali tych wiadomości, w których posiadanie wejdą przy prowadzeniu obrony. Dlaczego tutaj taka łaskawość i taka, nie wiem, wręcz obrona Kiszczaka była ważniejsza niż dobro śledztwa? Problem w ogóle tego śledztwa zaczął się, kiedy po raz pierwszy pan Kiszczak stanął na celowniku. I wtedy co się okazuje? Trafia ta sprawa do Katowic i od tej pory pan Paczkowski jest przesadzony. Ale kiedy będzie pan Kiszczak? Jak umrze? A czy jak będzie w stanie takim, że będzie miał tyle tych dokumentów lekarskich, że każdy powie, no rzeczywiście, zostawmy tego staruszka. Bo też może nie chodzi tylko o Kiszczaka, a może chodzi jeszcze o innych członków. Wtedy jeszcze był pan Jaruzelski. Może o to chodzi, że wszyscy chcą zakonserwować pewien układ. Nikomu tak naprawdę nie zależy, żeby wyjaśnić. Bo każdy wie o tym, że każdy rok, każdy miesiąc w tej sprawie, każdy rok działa na korzyść sprawców. Myślę, że do dzisiaj Kiszczak nie był przesłuchany, jest skandalem. Skandalem w świetle posiadanych przez IPN dokumentów. Interesujący jest w takim miejscu pewien aspekt wymiany zdań na ten temat pomiędzy generałem Jaruzelskim a generałem Kiszczakiem. Jaruzelski: znajdźcie takich dwóch, trzech adwokatów. Kiszczak: szukamy, towarzyszu generale. To między innymi wyhamowuje skierowanie sprawy do sądu. Prokurator oddziałowej komisji w Katowicach nie przesłuchał w charakterze podejrzanego generała Czesława Kiszczaka z tego względu, że uznał, iż zgromadzony do tej pory materiał dowodowy nie daje wystarczających podstaw do postawienia przesłuchiwanemu zarzutu popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na działaniu przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Z tego też względu śledztwo to dalej jest prowadzone, gromadzone są w nim dowody. Czy pokusiłby się pan o ocenę jakości pracy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, który od roku prowadzi tę sprawę? To bodajże przesłuchano 2 czy 3 osoby. Przesłuchiwania świadków to jest niezwykle ważne, dlatego że świadkowie jeszcze żyją. Część z nich za kilka lat prawdopodobnie już nie będzie żyła. Ta sprawa wydaje się, że nie jest prowadzona tak, jak być powinna prowadzona. Bardzo ważną rzeczą jest poszukiwania w zasobie archiwalnym IPN-u, a z tego, co mi wiadomo, takie poszukiwania w tej chwili nie są prowadzone.